Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy, usłyszeliśmy fragment znany z Ewangelii w całkiem nowym tłumaczeniu. Nagle się okazało, że to nasze patrzenie na Boże Słowo, które gdzieś jest jakieś poparte jakąś tradycją, właściwie nie do końca może jest dobre. Że też potrzebujemy takiego odświeżenia, by to Boże Słowo rzeczywiście nas ruszało. Bo czasami można odnieść wrażenie, że to Boże Słowo już nas nie rusza. Ruszają nas programy w telewizji, filmy, ale nie rusza nas to, co powinno nas przede wszystkim ruszać Boże Słowo. Dlatego potrzebujemy pewnie jakichś nowych przekładów byśmy wyszli z takiej rutyny w słuchaniu Bożego Słowa. Dzisiaj słyszymy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli ci ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Wysłuchajmy tego fragmentu w tym najnowszym polskim tłumaczeniu. Słyszeliście również, że w prawie mojżeszowym zostało powiedziane oko za oko, ząb za ząb. Ja zaś mówię, że wprowadzenie tego zapisu miało skierować wasze myślenie w takim kierunku, byście nie stosowali już więcej prawa wendety i nie szukali odwetu na tych, którzy was w jakikolwiek sposób skrzywdzili. A jeśli by was ktoś znieważył i splamił wasz honor, nie mieścijcie się, lecz bądźcie gotowi znieść to upokorzenie. Gdyby zaś ktoś chciał sądzić się z wami o cokolwiek, co do was należy, nie zacieczewiajcie się, lecz bądźcie gotowi dać mu to, czego pożąda i jeszcze serca dodać mu coś do tego. Jeśli zaś ktoś wymusza na was wykonanie jakiejś pracy, zróbcie to chętnie i jeszcze ponadto zaofiarujcie mu dalszą pomoc. Dawajcie tym, którzy was proszą i nie odwracajcie się od tych, którzy chcą od Was pożyczać. Słowo Boże jest żywe. Ono ma nas rzeczywiście poruszać. Ma zmieniać nasze myślenie, nasze patrzenie. Ma prowadzić do tego, że się opamiętamy. Dlatego w tym naszym słuchaniu Bożego Słowa trzeba nam wyjść z jakiejś rutyny z przyzwyczajenia. Bo często już nie słuchamy tego Bożego Słowa, bo wydaje nam się, że my je znamy, że ono nic nowego nam już nie powie. A Bóg ciągle do nas przychodzi na nowo, jakby pierwszy raz. Dlatego chcemy ciągle na nowo tego Bożego Słowa słuchać. Chcemy, by to Boże Słowo rzeczywiście nas poruszało. By to Słowo Boże rzeczywiście zmieniało nasze myślenie. Usłyszeliśmy, że chodzi o to, aby nasze myślenie skierować w takim kierunku, jakim chce Bóg. Byśmy nie kierowali się tym, co nam się wydaje, co my sobie myślimy czego my się spodziewamy, abyśmy kierowali się tym, czego chce On, Bóg.